Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Czy ci debile i kretyni, czyli tak zwani eksperci, którzy w imię ratowania życia ludzkiego zabili no, dziesiątki, setki, miliony ludzi, czy oni wiedzą, co oni zrobili? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, pozamykane zostały cały świat, całe kraje, całe narody zostały pozamykane. Wszystko w imię oszczędzania życia ludzkiego. No okazuje się, że życie ludzkie nie jest oszczędzane. Że ci, co umarli, to umarli. W Ameryce normalnie 50 tysięcy ludzi umiera co roku na grypę. W tym roku nikt nie umarł na grypę. Normalnie umierają na ciśnienie, na raka i tak dalej. Mało kto teraz umiera. Jakiś cud medyczny. Wszyscy umierają na COVID. No ale to jeszcze nie jest tak straszne. Straszne są wypadki samochodowe. No i straszne jest to, że dzieci się nie rodzą. Dzieci się nie rodzą. We Włoszech ilość urodzin spadła o 23%, w Belgii o 7%, we Francji 15%, na Węgrzech nawet tam, gdzie był duży wzrost, spadło też o 8%, w Japonii 7%, w Polsce też więcej ludzi umiera niż się rodzi, także to jest makabra. Wypadki samochodowe. No tu jest ciekawa sytuacja. W Polsce, w Ameryce zginęło 3000 więcej osób w 2020 roku, więcej niż w poprzednim roku, pomimo tego, że Amerykanie jeżdżą mniej. Dane statystyczne pokazują, że zginęło 42 tysiące ludzi w wypadkach samochodowych, włączając przechodniów, i to jest 8% więcej niż w 2019 roku. No każdy normalny rozumie dlaczego, ale eksperci, czyli kretyni i debile, byli troszeczkę zmieszani. No i dopiero później, bo oni myśleli, że mniejszy ruch na drogach spowoduje to, że będzie mniej wypadków. Każdy normalny człowiek wie, że jak jest mniejszy ruch na drogach, to ludzie zapierniczają. Dlaczego eksperci tego nie wiedzą? No to jest po prostu nie do uwierzenia. No eksperci, no to nie są eksperci. Ci ludzie, niektórzy drapią się po głowie i są zdziwieni. Każdy normalny człowiek wie, jak to działa, Tylko oni nie wiedzą. No, wszystkie te stowarzyszenia ubezpieczeniowe zauważyły, że tam zaczęli wypłacać więcej pieniędzy. I te dane statystyczne są makabryczne. No i to jest cena. To jest cena za zamknięcie krajów, za zamknięcie narodów. Do tego część ekspertów też się zastanawia, dlaczego umiera więcej ludzi. No bo na świecie mniej więcej, no powiedzmy, że ludzie żyją 100 lat, no to byłby 1% populacji, tak? Jedna osoba na 100, no ale to jest 1,5%, czyli w Ameryce umiera mniej więcej 3 miliony ludzi co roku na 320 milionów, czyli jest 280 tysięcy miesięcznie, czyli to jest mniej więcej 10 tysięcy dziennie. No i to jest statystyka, której ludzie nie mówią. No a teraz eksperci mówią, no umarło więcej osób. No ale kto policzy to, że ktoś miał zawał serca, nie poszedł do szpitala? Kto policzy tych, którzy mieli mieć jakieś operacje, a nie mieli operacji? To wszystko jest niepodliczone. Także Rada Bezpieczeństwa na Drogach w Ameryce powiedziała, że ilość przejechanych mil zmniejszyła się o 13%. No to nie jest dużo. Wydawałoby się, patrząc na autostrady, że to jest więcej niż 13%. No ale ilość zgonów
miliard przejechanych samochodów mil wzrosła o 23% do 15%. No, także na miliard przejechanych mil samochodowych, no możecie sobie wyobrazić, co to jest za liczba. No to jest 15 osób. Druga sprawa to są te urodziny. Urodziny po prostu się nie zdarza. Dużo ludzi przesuwało śluby, przesuwało wesela, także efektywnie przesuwało, można powiedzieć, no, urodzenie dzieci. Z czym to się łączyło? No, też się łączyło z tym, że bardzo często ludzie tracili pracę, jeżeli pracowali w jakichś tam restauracjach, czy w klubach sportowych, w siłowniach i tak dalej, no to wszystko pozamykali. Ludzie nie mają tej stabilności, nie mają tego, nie mają pieniędzy, żeby zaplanować. No i wszystko pokazuje, że to makabrycznie spada, ten kryzys zdrowotny oraz kryzys ekonomiczny. Do tego jeszcze dochodzi to, że kobiety, płodność kobiet spada, no jest to związane z ilością tych tabletek antykoncepcyjnych, no bo tabletki antykoncepcyjne, no niestety one zwalczają hormony, a jak zwalczają hormony, no to jest cena za to, że ogólnie rzecz biorąc kobiety są mniej płodne, mężczyźni są mniej płodni, no bo w zasadzie nie są aktywni fizycznie, no a natura stworzyła selekcję pozytywną i selekcja pozytywna jest taka, że bardziej płodni są ci bardziej aktywni, czyli ci myśliwi sprzed 5-10 tysięcy lat, którzy biegali z dzidą i polowali. Także to jest taka prawda. Jeżeli ktoś siedzi na tyłku 10 godzin przed komputerem i gra w gry, no to te jajka im się za bardzo rozgrzewają. Nie ma ruchu, nie ma wstrząsów. No i płodność niestety spada. 5 krajów, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania, no to 2/3 badanych kobiet powiedziało, że planowali wcześniej mieć dzieci, mieć rodzinę, no ale to wszystko przesuwają. W Ameryce pandemii, przez to, że jest pandemia, urodziło się 300 tysięcy mniej dzieci niż w poprzednio. Także to jest no, makabra. Makabra i ci kretyni, ci fachowcy, ci politycy, którzy pozamykali wszystkich, co z nimi zrobić? Po prostu trzeba głosować i zacząć wybierać normalnych. W grudniu było 9 miesięcy od tego zamykania, no i wygląda na to, że ten trend, że ta moda, czy te spojrzenie na świat przypuszczalnie będzie trwała, pomimo wszystko, tak jak w Chinach. W Chinach zabronili mieć dzieci, w Chinach powiedzieli, że można mieć jedno dziecko. Na wsiach, szczególnie na wsiach, no to mieli dwójkę, trójkę dzieci, no ale te drugie i trzecie dziecko, no to było w sumie, można powiedzieć, nielegalne, bo tam w szkołach mieli problemy z dowodami osobistymi, mieli problemy i tak dalej, i tak dalej. No ale te pokolenie jedynaków wychowane w Chinach, no to wyrosło bez rodzeństwa. No i większość tych chińskich dzieci, no to wie, że będzie miało tylko jedno dziecko, albo że nie będzie miało w ogóle żadnego dziecka. No i w Ameryce i w Europie jest ta sama moda, po prostu. Młodzi ludzie żyją sobie, no i decydują się nie mieć tego bólu głowy, nie mieć tych wydatków,
i będą po prostu umierali bezdzietnie. No jak społeczeństwo będzie miało właśnie takich ludzi, no to bezdzietne społeczeństwo zamiera. I to jest COVID, panika 19, komuniści wygrali wybory, czy oszukali wybory, czy zmieszali wybory, no bo jednak głosowanie kopertowe, no to można powiedzieć, że to jest oszukaństwo, to jest konstytucyjne oszukaństwo, bo jednak wszystkie konstytucje wymagają tego, żeby pójść osobiście głosować. Oczywiście były wypadki, że można korespondencyjnie, kopertowo to załatwić, no ale to były tylko wyjątki. Wtedy, kiedy ktoś wyjeżdżał na wakacje, wyjeżdżał z biznesu, szedł do wojska, tego rodzaju rzeczy, kiedy nie mógł być osobiście, no jedna osoba na 20, jedna osoba na 30 w ten sposób głosowała. A komuniści doprowadzili do tego, że głosowanie kopertowe stało się regułą, no a przy głosowaniu kopertowym nie ma takiego sprawdzania. Także eksperci, no można powiedzieć, że to są kretyni i debile. Wszyscy się dziwią, wszyscy się zastanawiają i wszyscy są zaskoczeni. Tylko normalni ludzie nie są zaskoczeni. Czy ty jesteś zaskoczona? Czy ty jesteś zaskoczony? Czy wy jesteście zaskoczeni? No nie jesteście zaskoczeni. Wszyscy normalni to rozumieją. Poza ekspertami. Banda kretynów i debili. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, zdrowia dla konserwatystów. Dziękuję, że macie taki światopogląd. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Jeżeli mieszkacie w Ameryce, głosujcie w wyborach międzyprezydenckich 2022. Głosujcie na normalnych, głosujcie na republikanów. No inaczej nie da rady. Nie ma co myśleć o stanach wojennych, nie ma co myśleć o jakichś rewolucjach. Po prostu musimy głosować. Ci, którzy mają siłę, muszą się angażować politycznie. Przekaz dla wszystkich socjalistów. Jeżeli widzisz zmiany na gorsze, no to jest to, co ty wybrałeś, czy wybrałaś. Jeżeli głosowaliście na Bidena, cena rośnie w górę. Nie jest lepiej, nauczyciele w szkołach pokazują, co potrafią, to są związki zawodowe. Ogólnie jest wielki bałagan dzięki temu, że głosowaliście na socjalistów. Zdrowia dla normalnych.